Wiatrak się odpalił od dymu właśnie, to go wyłączę. Przepraszam, ziomek, musiałem kocura giganta pociągnąć na nagraniu. Jak ja nie pociągnę turbo smoka poprzez... Jak nie pociągnę... Nie jebnę w płuco, mordo! Ktoś ostatnio nam skomentował na Wybitnych Chłopakach, że mam 27 lat, chyba jestem nauczycielem czy coś takiego, a wieczorami oglądam, jak dwóch chłopaków bawi się zabawkami i odpowiedź była, oni są w twoim wieku. Wy też możecie być nauczycielami i oglądać Wydatnych Chłopaków super kanał, który ma też swój merch. Ło, jaki piękny merch, Dominiku, ło! Bluzy i koszulki i torby i kubeczki? What? To prawie jak za darmo. Prawie jak za darmo, kurwa, miłość to jednak piękna Płacicie rzecz. Płacicie pieniądze, otrzymujecie miłość, to zupełnie jak z przyjaciółmi. Dominik mi płaci pieniądze, otrzymuje ode mnie miłość i przyjaźń. Naszą miłość możecie nosić. Nasza miłość was nie spierze, tylko się spierze. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakadu, gdzie oczywiście już słyszeliście, to wpadł do nas Dominik. Dominik wpadł reklamować merch, tylko i wyłącznie. Pokażesz największego kocura dymka, jakiego puściłem? On jest jak Menel. Obrzeł. Ty się upieczesz w tym swetrze. Przysięgam, przychodzi do mnie, wyciąga wódkę z szafki, papierosy i pali u mnie w studiu, gdzie ja normalnie w studiu nie palę papierosów. W ogóle nie palę, papierosy są fujka. Dobra, poszedł se. Nagrywamy, tak? Nagrywamy odcinek. Podgrzewamy grzałeczkę. Ja już jestem nagrzany. Musimy załadować, Paweł. Dobra, to niech się ładuje, a my w tym czasie będziemy oglądać odcinek. Przepraszam, to pewnie źle wyglądało w kamerze, prawda? Jak my sobie z tym poradzimy, że ktoś pomyśli, że jesteśmy homoseksualistami? Z jakiegoś powodu cały czas wszyscy nas wiążą. Nie rozumiem dlaczego, zupełnie nie rozumiem dlaczego. Dzisiaj oglądamy paradokumenty z Dominikiem. Zapraszam. Wszyscy mamy sąsiadów. A czy wszyscy posiadacie już najlepszy merch? Miłość to jednak piękna rzecz, który możecie nabyć na stronie www.dzboss.com. Przyzwyczajcie, będzie cały odcinek na tym polegał. Nie będziemy oglądać paradokumenty, będziemy reklamować merch. Wow, ale wysokiej jakości koszulka. Ludzie nam mówią, że to jest za drogie. Gdzie wy się ubieracie? Czy wy ubieracie się w jakimś hemie na kiju? Czy jak normalny człowiek biedni chodzicie jesteście? Sobie do Witkaca kupić po prostu koszulkę? Prawda. Glasses around 2000 euro. Jacket 1000. 200 euro, bags 700 euro, hoodie 700 euro, pants 250 euro and shoes 650 euro. Jak ja zestawiałem z normalnym sklepem o średnim przedziale cenowym, jakim jest Witkac, nasze ubrania, to wypadamy naprawdę korzystnie. No! Uwaga, jesteśmy youtuberami, którzy sprzedają merch, na którym nie ma twarzy Krzysztofa Gonciarza. To jest zaleta. Ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Joanna, która niedawno rozstała się ze swoim partnerem i teraz sama musi opłacać wysoki czynsz za mieszkanie. Dlaczego Joanna rozstała się ze swoim partnerem? Bo Joanna najwyraźniej nie ma na sobie naszego supermerchu z miłością. W ich związku nie było wystarczająco miłości, tak? O, mam zajebisty pomysł. Jeżeli kolejnych 1000 osób zdecyduje się zakupić nasz merch po tym filmie, wypuścimy jeszcze więcej i będzie można na przykład nabyć obrazy, na których się przytulamy. O! No, z autografami, limitowane. Co byś chciał zobaczyć na takim obrazie? No jak się obejmujemy, ja ci wkładam rękę do spodni. Tak? Tak. 1000 osób. Z linku ref pod tym filmem. Robimy to, widzowie, robimy to. Właśnie odmówił jej kolejny potencjalny sublokator. Jak ja się teraz wypłacę? Bardzo liczyłam na naszą umowę. Czemu ci wszyscy ludzie, którzy są w ciężkiej sytuacji finansowej i w ogóle jak mogą się pozbierać, mają bardzo ładne mieszkania, wypełnione fajnymi rzeczami, są ładnie ubrani. True legion, true legion, true legion, true legion and true legion. Generalnie wygląda, jakby im się powodziło. W moim wyobrażeniu z kim Menel żył właśnie ma takie mieszkanie, no nie? No Easy ma na pewno, bo Marcin Dubiel obdarował każdego w Warszawie. Zaraz nad mieszkaniem Joanny mieszka Tomasz ze swoją matką Krystyną. Tomasz, prawie 30-letni, wieczny student, wciąż nie opuścił rodzinnego gniazda. Tomasz, jaki ty jesteś naprawdę niezdarny, no. Zostaw to, sama się tym zajmę. Nie będę nic mówił, pan Tomasz ma przyjemne życie. Ja też chciałbym mieszkać jeszcze z mamą i być studentem w wieku 30 lat. Bo mama ugotuje, upierze i przytuli do snu i Tomasz wygląda, jakby dalej korzystał z mleczaków mamusi. Nie! On to powiedział! Ja to powiedziałem, ale dlatego, że chciałbym wykreować młodzieżowe słowo roku. Chciałbym, żeby młodzieżowym słowem roku w 2022 ogłoszono mleczaki mamusi. Wiesz, dlaczego chciałbym, żeby mleczaki mamusi zostały młodzieżowym słowem roku? To jest moje marzenie. Czy możemy to zrobić? Dlaczego? Powiedz nam. Opowiedz historię. W listopadzie 2022 wszystkie firmy w Polsce musiałyby napisać post, w którym zawarłyby hasło mleczaki mamusi. I wyobraź sobie na przykład jakieś mleko. Mleko. Mleko Wita. Świeże jak z mleczaka mamusi. No błagam cię. Równie dobrze może być Big Klamoty.
Świeże mleko z Big Klamotów mamuśki. Zróbmy tak, jeżeli jesteście za Big Klamotami jako młodzieżowym słowem roku, kupcie koszulkę Miłość to jednak piękna rzecz. Jeżeli natomiast chcecie wspierać mleczaki mamusi jako młodzieżowy słowo roku, kupcie bluzę Miłość to jednak piękna rzecz. W ten sposób zadecydujemy. Mamo, moje naczynia! Wiesz co? Ja już naprawdę mam dosyć tej twojej średniowiecznej terakoty w moim salonie. To są moje studia. I to nie jest terakota naczynia. Obrażasz mnie! To są karty Pokémon kolekcjonerskie! Tomasz potajemnie podkochuje się w Joannie. Teraz, kiedy jego sąsiadka znowu jest sama, marzy, aby zwrócić na siebie jej uwagę. Będziesz wyrzucić śmieci? Czy Tomasz ma szansę spodobać się swojej sąsiadce? Czemu on za nią idzie? Czemu on zaczął ją followować? Znaczy worek ma już gotowy. Jezu, to przerażające, że spojrzał na nią, nagle się odwrócił i zaczął za nią iść. Czy on wygląda troszkę jakby wynosił ciało? Bo to mamusia jest. Cześć młoda, chcesz powąchać? Jezu. Jak daleko jest w stanie się posunąć, aby ją uwieść? Tylko mi to groźnie zabrzmiało. Jak daleko jest w stanie się posunąć, by ją uwieść? Tak strasznie, tak... Jakbyś obejrzał Jojo, to byś dostał teraz fajną referencję. Nie mam zamiaru oglądać Jojo. Patrz, jakie mam ładne karty Pokémon. No pokaż. Próbuję cię w ten sposób uwieść. Patrz, jakie ładne karty Pokémon. O, to jest śliczna. Mam dwie, mogę ci dać, jakbyś chciał. Tak? Patrz, to Charizarda dostałem i ciemnego do Gyaradosa. A co się stało z tym PlayStation drugim, które tutaj leżało? Ja sprzedałem je. A bo ty chciałeś się dostać, co? A tu dla ciebie pobarajca! Ups. Ej, czy ty mi je dasz na święta? Nie, sprzedałem dasz je. Dasz mi je na święta! Na Oliksie się obchnąłem rzeczy. O mój Boże, on mi je chce dać na święta! Nie dam ci nic na święta, ale uspokój się! Słodki. Uspokój się! Swoją drogą, 20 grudnia wychodzi odcinek na kanale Wydatny Chłopak, gdzie dajemy sobie z Dominikiem prezenty. I nie, nie dostanie mojego PlayStation! Ale ty jesteś kochany, dziękuję! Nic ci nie dam! Joanna jest grafikiem komputerowym i pracuje jako freelancer. Widziałeś ten plakat? Czynsz 700 zł. To były jeszcze te czasy, gdy złotówka cokolwiek znaczyła, bo teraz za 700 zł to co, waciki kupię? 300 dolarów? No. To ja sobie za to kupię waciki. Gumę turbo, może? A czy papież lubi gumę turbo? Rzuć? Jak dobrze, że zarabiamy w walutach zagranicznych. Wszyscy będą już umierali na ulicy. My będziemy po prostu mieli te AdSense'y po 500 milionów złotych. W tej twojej wizji przyszłości, tej idealnej, będziemy zarabiać o ile? O 100 milionów więcej niż obecnie, tak? Uwaga, leci kocur. O Jezu, nadchodzi gigant, Boże! Nie palcie, papierosy są złe. Nic nie było widać! That's kind of small. Yikes. By móc utrzymać swoje mieszkanie, postanowiła znaleźć współlokatora. Nie chcę wracać do domu. Dam sobie radę, spokojnie. Na pewno znajdę jakiegoś miłego i porządnego współlokatora. No, trzymaj się. Pa, pa. Gdy Joanna rozpoczyna swoją kampanię ogłoszeniową, jej nieśmiały sąsiad próbuje ją zagadnąć. On wygląda jak ja mam takie sweterki. A umiesz się zaciągnąć, Paweł? Czasem mnie prześladować. Wiesz, że nie umiem! Ile razy to słyszałeś w gimnazjum? O Jezus Maria, nawet nie chcę wspominać. Szuka pani współlokatora? Tak, a co? Zainteresowany? Nie, ja mieszkam z mamą. To rozumiem, no koleś zna swoje potrzeby, mieszka z mamą, wie, że nic więcej nie potrzebuje od życia. Perfekt! No skoro ma mleczaki mamusi... Przestań, to nie przejdzie jako słowo roku, nie ma przejdzie. Opcji, nie ma opcji. Tak, wiem. 3 lata mieszkam jedno pod drugim. Możemy mówić sobie na tej? Okej, jestem Tomek. Joanna? Miło mi. Jestem Tomek, Joanna. Bardzo mokre rączki, Co do ogłoszenia? Moja mama zna całkiem sporo osób w dzielnicy, więc myślę, że mogłaby pani... Bach! Tobie pomóc. Może wpadłabyś do nas wieczorem, myślę, że pomoże. Z chęcią. Naprawdę? Mhm. Dobra, w takim razie lecę uprzedzić mamę. Na razie. Jakie zdziwienie, zaprosił kobietę do siebie do domu i się zgodziła! Wyobraź sobie jego post na wykopie, który napisał po tym spotkaniu. Anolki, to się dzieje! Udało się! No, generalnie suka wpadła tylko na obiad i nie spłodziła ze mną potomka, mimo że moja mama ugotowała najlepsze danie, jakie miała w zapasie. Nie rozumiem kobiet. To jest idealny przykład postu z wykopa. Ile ty tam czas siedziałeś? Oddałem temu moją młodość. Nie warto, nie wchodźcie tam. Cieszyłem się, że miałem odwagę zagadać do Janny.
To naprawdę bardzo atrakcyjna kobieta. I zrobiłbym to szybciej, gdyby nie mieszkał z nią silny i rosły facet, którego się po prostu bałem. Nie sądziłem, że rozmowa z Joanną może być taka przyjemna, a zaproszenie jej takie proste. No kurde, męska hierarchia właśnie opisuje Chada, który z nią mieszka, jednocześnie samemu stawiając się w roli Betty. To jest wszystko opisane, to jest nauka. Tak? To jest opisane naukowo? Widziałem taką stronę, która miała 3 razy mężczyznę w nazwie i tam były teorie naukowe. I tam było to wszystko opisane i to tak działa normalnie. Boję się ciebie czasami, naprawdę. Z każdą jakby chwilą, gdy spędzam swój czas, dowiaduję się nowych rzeczy, które bardziej mnie przerażają. Tomasz to był typ kolesia niewidzialnego. Trochę mamińsynek, nieśmiały, w za dużych sweterkach, ale czułam, że da się go lubić. Do dzisiaj jestem zdenerwowany z tego, że w jakiejś ankiecie wystąpiłem pod pałacem kultury w moim zielonym sweterku. Jakiej ankiecie? Była jakaś ankieta prowadzona przez jakąś taką prawicową telewizję pod pałacem kultury. Akurat przechodziłem niechcący i się trafiło, że do mnie podbiegli oczywiście. To było przed wyborami prezydenckimi. Spytali się mnie, na kogo głosuję. A ja widziałem, że to jest jakaś prawicowa telewizja, nie powiem która. To odpowiedziałem, że no generalnie to ja na Dudę, bo Duda nie lubi tych władów, no nie? I to gdzieś tam w telewizji było i tak dalej. Zakładam, że Marcin Rola tak słuchał. Tak, tutaj ten młody człowiek bardzo, bardzo sensownie mówi, intelektualista. Tak, widać, że on żyje w współczesnym, młodzieżowym społeczeństwie i wyraża ich poglądy wszystkie. Zrobię co mogę, jeśli chodzi o ludzi z dzielnicy, ale pani jest taka urocza, że na pewno będą walić drzwiami i oknami. Dziękuję pani Krystyno. A mogę o coś zapytać? A dlaczego nie zamieszka pani znowu z rodzicami? Mamo, no co tylko pytam. Jakby nie patrzeć, mam 27 lat i nie wyobrażam sobie wracać do rodziców. Jednocześnie Tomek, siedzący dosłownie przed nią, mając 30 lat, mieszkając z mamą. No, chłopaki, słuchajcie, jestem właśnie na spotkaniu z lożką 7 na 10. Co bardzo lubię swoją niezależność. O, niezależność. Ja teraz w ogóle zwróciłem uwagę na to, że oni mają kolację, siedzą przy butelce wina, a matka kroi kiełbasę. Ja mam problem z tymi ogórkami. Te ogórki są prawie średnicy butelki wina. Co jest z nimi nie tak? Widziałeś kiedyś takiego dużego ogórka? To zdumiewające, ale jesteście z Tomaszem prawie w tym samym wieku, a jesteście tacy różni. Mój syn studiuje archeologię. No, pisze doktorat. To jestem dosłownie ja. Ja przecież ja miałem studiować archeologię. Ja się dostałem na archeologię na UW. Chciałeś być Indianą Jonesem? No właśnie sobie wyobrażałem, że byłbym Indianą Jonesem, ale bym skończył pewnie jak Tomasz. Jeden do jednego. Tomasz, nalej Joannie wina, a ja pójdę zobaczyć, czy nie mam jeszcze jakichś chipsów. O. Może ci pomogę? Zawsze kupuję takie, które można po prostu odkręcić. Ja bym ciebie słyszał! Nie, dobra, będę fair. Ty nie kupujesz wina, które się odkręca, ty kupujesz takie w kartonowych takich opakowaniach, takie soki. Ci smutno ci się zrobiło. Straciłem 5 lat temu ojca. Od tego czasu bardzo zbliżyłem się do mojej mamy. Wiedziałem, że nie mogę z nią wiecznie mieszkać, ale bałem się, że sam nie dam sobie rady. Czułem się jak nieudacznik. Przyjąłem mnie jeszcze bardziej. Jak totalne zero, które nawet nie potrafi otworzyć butelki wina. Ale to było kawaii, co ona zrobiła. Ty miałeś myśl, że kawaii? Ja miałem myśl, że o, no, alkoholiczka po prostu tak idealnie otwiera to wino, już wprawiona jest. Wystawiła język, jak otwierała butelkę wina. Pokaż, jak ty otwierasz butelkę wina. Pokaż. Ojojo. O czym piszesz pracę? O sposobie życia mieszkańców Biskupina. Tak naprawdę bardzo mało wiemy o sposobie ich życia. Mnie głównie interesuje ich codzienne życie i przedmioty, których używali. A może chcesz zobaczyć 2-3 przedmioty? Niedługo trafią do muzeum. Czemu nie? Kilka minut później Tomasz pokazuje Joannie naczynia, które znalazł podczas swoich prac archeologicznych. Fajnie, fajnie, że Joannie to się podoba, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że to brzmi rzeczywiście, jakby chciał pokazać, nie wiem, kolekcję noży jej, albo kolekcję kart Pokémon. Pokazałeś mi właśnie gigantyczny album z kartami Pokémon. Ale zajebiste są, no nie? Charizarda! Super jest! Kolo! W zasadzie nie wolno dotykać moich przedmiotów, są ekstremalnie delikatne. To głupie, ale ja zawsze myślałam, że w Biskupinie wytwarzali tylko magiczne eliksiry z ziół. Nie, tak naprawdę w rodzinach łużyckich panował egalitaryzm. Czyli każda rodzina posiadała tyle samo.
Na tym etapie, ile razy Tomek pomyślał o tym, że chciałby nosić jej skórę na swojej twarzy? Studiowałeś kryminologię. Nie, mi się wydaje, że on miał takie myśli, zanim jeszcze ją zaprosił do domu. Jak teraz przyszła do domu do niego, w swoich wyobrażeniach nigdy do tego etapu nie doszedł. On nie wie, co robić po prostu teraz. Chłopaki, jest sukces 7 na 10, właśnie jest w mojej sypialni. Na moim łóżku siedzi. W moim kolekcji, jest niestety bardzo poniżej moich standardów, więc nie wiem, czy poprowadzę to jakoś dalej. Potem spotkałem, napisze oczywiście mój poradnik podrywu. Kochani, żebyście mogli osiągnąć to samo, co ja. 400 zł promocja. Na cena dla was. O, ale co? Nazwa. Archeologia uwodzenia. Jeżeli w tym momencie 10 tysięcy osób zdecyduje się po tym filmie nabyć nasz piękny merch. 10 tysięcy teraz? Obiecujemy, że każda osoba przy 10 tysiącach sprzedaży otrzyma również w przyszłości książkę Archeologia uwodzenia, napisaną przez dwóch ekspertów. Nie podoba mi się, że coraz nowe rzeczy wymyślasz, ja będę musiał pracować, będę musiał książkę pisać. Cholera jasna! Ja nie chcę! Nie kupujcie, spierają się przy pierwszym praniu. Nic nie zostaje. Prałeś kiedyś to koszulki? Ja po prostu wyrzucam je za każdym razem, jak noszę raz. Pytasz się mnie, czy ja jestem biedny, żeby prać ubrania? No nie. Nowe kupuję w Bitkacu. Ludzie sobie zamawiają tylko jedną koszulkę, zamiast zamówić 30, żeby na miesiąc mieć? Da. Mieszkali w tak samo dużych chatach, które były złączone ze sobą ścianami. Ale zrobił odwróconą piramidę. Zrobił to? Zrobił to. Co jej oferuje? Jaki biznes? No w tym momencie daje jej do zrozumienia, że jest jedynie 4 na 10 i jest bardzo... Masz szczęście, że tutaj się znajdujesz w moim pokoju. Wyjątek dla ciebie zrobię. Normalnie takie osoby jak ty nie zapraszam. Ojojoj, jak on wejdzie na ten swój temat, to nie można go zatrzymać. Dam znać w sprawie ogłoszenia. Dziękuję pani Krystyno, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki Tomasz za lekcję historii. Tomasz to był ciekawy człowiek. Kiedy opowiadał o historii, był pełen pasji, dojrzały, nie miał nic z mamin synka. Trochę był dziwaczny z tą swoją ceramiką, ale to sprawiło, że chciałam go lepiej poznać. Uwaga, Sigma właśnie wszedł do pokoju. Odczuwam zagrożenie, chłopaki, co zrobią? Kilka dni później Joanna zdołała poznać kilku kandydatów przysłanych przez Krystynę, ale póki co żaden jej się nie spodobał. No ładny pokój, ładny, tutaj zrobię farmę Marysi. Ja też miałam Ewa, to będzie w zestawie, co? No, więc tak mniej więcej to wygląda. Jestem Destroy, no hope. To płomień, który sobie wybrałem. Jestem muzykiem, może Krystyna wspominała? Gram hard tech, industrialną muzę. Znasz? Nie. Muza rządzi! Muza rządzi! Człowiek, który głupie pisał skrypt do tego odcinka, w tym momencie bardzo chciał napisać coś młodzieżowego. Jakiego wylewu dostałem właśnie. Jak pokazać, że to jest muzyk, który się pasjonuje swoim dziełem? Muza rządzi! Zrobię kiedyś taki odcinek o gościu, który nagrywa YouTube'a. Wyobraź to sobie. O Jezus Maria. Co powiesz? Nie wiem. Miałem pomysł na i potem jakby już nie miałem pomysłu. Spróbowałeś. Okay. At least you tried. Wiesz, Dominik, co jeszcze rządzi oprócz muzyki? Ten merch! Woo! 100 tysięcy zakupów w przeciągu tygodnia. Nie, nie wymyślaj nowych rzeczy! I wpłacimy 100 zł na dowolną wybraną przez was zbiórkę charytatywną. Ale to więcej nie zarobimy. To się nie kalkuluje. Tak, nie mamy żadnej prowizji. Tak samo jak YouTube'a robimy za darmo. To jest nasza pasja. Nie zdjęłeś zegarka. Znowu zobaczysz, że Rolexa mam. Nie. Jakbyście wierzyli w szatana, to byście mieli coś takiego. Patrzcie, widzicie to? Muszę przeklepać sobie tutaj parę swoich gratów, takie mini studio. Tylko, że wiesz co, ja tu pracuję, więc ja potrzebuję spokoju. Don't worry, baby. Ja dopiero zaczynam pracować o 3 nad ranem, bo wtedy mam wenę, rozumiesz? Nie, wiesz co, ja po prostu się jeszcze do ciebie odezwę, bo tam zaraz. Jeden człowiek zainteresowany, biorę więc... od ręki. Było u mnie 3 kandydatów przysłanych przez Krystynę. Co jeden, to lepszy. Zaczęłam się stresować. Pieniędzy miałam tylko na miesiąc opłat i jeżeli nikogo bym nie znalazła, straciłabym mieszkanie. Kurczę, szkoda, że nie wpadła na przykład na pomysł, że mogła za te pieniądze kupić sobie kilka bluz i odsprzedać je na Allegro. Chyba już wystarczy. Chyba już widzowie nas nienawidzą, już starczy. Myślisz, że ludzie będą kiedyś skalpować te bluzy? No ba. Ja bym dostał na premierę. Premiera była kiedy? Była premiera. 8 dni temu. 8 dni temu była premiera tych bluz. To ja bym już wtedy kupił 1000 sztuk i bym sprzedał na Allegro za, wiesz, dodatkowo 10 zł drożej. Stop. No. Świetny pomysł, ja nie mam nic przeciwko. To jest cudowny pomysł, naprawdę. Potem sprzedawajcie drożej. Pod koniec dnia Tomasz składa Joannie wizytę. Przynosi gazetę, którą przekazała mu mama z ogłoszeniami osób szukających mieszkań. Księgowy szuka mieszkania, no i to byłoby idealne. Dlaczego? Bo nie mieszałby z opłatami. O, albo to jest jeszcze jakiś steward.
No ale dobra, to najpierw się odezwę do tego księgowego. Ten Stuart to nie on, zajęty jest teraz jakimś tam teamem, jakąś drużyną. Już nie Team XZ, to Team X2. Szukał miejsca na dom ekipy. Jeden pokój w mieszkaniu 10 metrów. Myślisz, że jak oni funkcjonują w tym domu X? By tam reszta jest wynajęta na booking. Tak, inne pokoje. W jednym pokoju gnieżdżą, nocą wychodzą nagrać szybko coś w salonie. Ale Stuart, to nie ma łazienki, nie ma kuchni, nic. Ciszej. Ale po cholery wam to, co? Macie kamerę, nagrywajcie. Ciszej, bo znowu z czterki się turyści obudzą. Proszę, przyniosłem jeszcze ciasteczko. Przepraszam, to niechcący. Nic się nie stało. Ja się założę, że Tomasz jako archeolog, on odkopuje całe te wazony, ale je tłucze po kolei niechcący. Bo to ma takie skrawki. Na części. Na przykład jak nasze bluzy, mógłbyś sprzedawać na części. Oddzielne nitki mógłbyś sprzedawać do sumie. Dominika, czy to jest prawda, że sam własnoręcznie szyjesz te bluzy? Nie. To nie jest prawda. Po prostu dostałam tę filiżankę od mojej babci. Tego ranka Joanna ma się zobaczyć z nowym kandydatem na współlokatora, ale z mieszkania Krystyny nagle leje się woda. Krystyna, trzeba coś z tym zrobić! Leje mi się z sufitu, mam zalaną kuchnię! Joanno, przecież widzisz, że robię co mogę, tak? Za 15 minut przychodzi koleś oglądać mieszkanie i to jest ważny kandydat, to jest jakiś księgowy i jak on zobaczy, że mamy problem z rurami, to mi ucieknie. Jakoś to naprawimy, nie denerwuj się. Andrzeju, nie denerwuj się. Ta mama jest w tym momencie mastermindem, która specjalnie jej zalewa mieszkanie, żeby przekierować ją na jej syna. Myślę, to że tak. To jest jakby ona wszystko planuje. Próbuje się synka pozbyć. To ona jest adminką wykopu. Jezus Marty, już odkryłeś cały plot odcinka. Kurka wona, za szybko ci poszło. Ja z reguły tak wiesz. Dzwonisz do Adama, a on dzwoni do niekrytego krytyka i tłumaczą, co się wydarzyło. To każdy ma troszkę więcej w głowie. W okolicach 19 minuty dopiero się domyślam, co tam się wydarzyło. A może zadzwonimy po prawdziwego hydraulika? A ty myślisz, że ja nie dzwoniłam? Najbliższy wolny termin ma dopiero za 10 dni. Dzwoniłam też do Józefa, znaczy naszego sąsiada. On się trochę zna na hydraulice, ale może przyjść dopiero wieczorem. Słuchaj. A może ty odwołaj wizytę tego bankiera, żeby nie zrobić kiepskiego wrażenia? Miałeś rację. Ona chce się Tomaszka pozbyć. Big brain. Big klamoty. Mleczaki słowo roku, big klamoty. Mleczaki mamusi. Następnego dnia Joanna niespodziewanie dokonuje pewnego odkrycia. Wszystko dobrze? Wcale. Ktoś pościągał moje plakaty stąd, z budynku. Mam wrażenie, że ktoś sabotuje moje poszukiwania. To pewnie sprawka tych gówniarzy z dzielnicy. Co masz w kieszeni? To nie jest mój plakat? On będzie miał cały plecak wypchany tymi plakatami. To się zaraz okaże. Wiesz, jak to się okaże, to będę już miał pewność, że naprawdę obejrzałeś ten odcinek wcześniej, żeby teraz mieć żarty dobre. Ale to jest oczywiste. Sprawdźmy to. Tak, znalazłem go na ziemi. Chciałem go powiesić na uczelni. Może chciałabyś, żebym ci pomógł z nowymi plakatami? Nie trzeba, dziękuję. Zaczynałam się zastanawiać, czy mogę ufać Tomaszowi. Ja się zastanawiam, czy ja mogę tobie ufać. Dla kontekstu, to jest gość, który ma fidget spinner na biurku. A wiesz, jak to odstresowuje? Moda minęła. Ej, wow. Problem jest taki, że jak była moda na fidget spinner, ja kupiłem 100 tysięcy ich. Skalpowałem fidget spinnery, ale okazało się, że moda minęła i teraz mam 100 tysięcy fidget spinnerów leżących w domu. W jego kieszeni widziałam jedno z moich ogłoszeń. Wyciek wody był na chwilę przed tym, kiedy miał się zjawić jeden z kandydatów na współlokatora. Zaczynałam mieć wrażenie, że Tomasz wcale nie chce, żebym znalazła współlokatora. Uśmiechnęła się, jakby to jej się troszeczkę podobało, tak czasem. Może jest zainteresowana Tomaszem, jest szansa na to, no nie? Dzień później Joanna zadzwoniła do Tomasza, aby mu przekazać dobre wieści. Kobieta chce w ten sposób sprawdzić szczerość intencji swojego sąsiada. Rozmawiałam dzisiaj ze stewardem i mam bardzo dobre przeczucie. Jestem z nim umówiona, fajnie, co nie? No tak, super. Proszę. Co zrobiłeś? Ale dziura tam była, bo widać, że jest dziura. Nie naprawił. To nie jest nawet ładnie naprawione. No nie, no dziura jest. No cóż, zebrałem kawałki z twojego worka na śmieci. Śmieci jej przeszukuję! Widzę, że w tym tygodniu zmieniałaś bieliznę na świeżo. Jezu! Paweł, nawet nie wiesz, jakie rzeczy można znaleźć w twoim koszu. Codziennie nowe majtki marki Calvin Klein są po jednym noszeniu wyrzucone. Nie powiesz mi, że ty pierzesz te rzeczy. To jest ohydne. Dwa razy nosi te same gacie. Nie, w ogóle nie noszę majtek. Nice. Z jakiegoś powodu cały czas wszyscy nas wiążą. Nie rozumiem dlaczego, zupełnie nie rozumiem dlaczego. Napisz się kawy? Nie mogę, czeka na mnie robota. Jestem umówiony dzisiaj z moim promotorem. A nie życzysz mi powodzenia? No tak, powodzenia.
Zauważyłam, jaką Tomasz miał minę, kiedy opowiadałam mu o stewardzie. To potwierdzało moją teorię, że się we mnie podkochiwał i robił wszystko, żeby pozbyć się potencjalnych kandydatów na lokatora. Nie rozumiałam tylko, dlaczego sam mi nie zaproponuje wspólnego mieszkania. Bo ona nie uważa, że to by było dziwne, jakby przyszedł do niej Sławka i powiedział, że kocham cię, mogę mieszkać z tobą? Żeby płacić i wyprowadziłby się za to, żeby mieszkać piętro pod swoją mamą. No dobra, to nie ma zupełnie sensu, masz rację. Kilka godzin później Joanna poznaje Przemka, stewarda z ogłoszenia. Czy jej poszukiwania idealnego współlokatora wreszcie się zakończą? Dlaczego mi pani nie powiedziała, że to jest tak niebezpiecznie? Przed chwilą pani sąsiada spotkałem, podobno jakaś prawdziwa jatka to ma być wieczorem. O mój Boże! Jaki on wysoki, co? 9 na 10 wysoki, dobrze zarysowana szczęka, włosy za milion dolców, sigma. Panowie, mamy problem. Ale to jest najspokojniejsza dzielnica w mieście, jak 3 lata tu mieszkam, to się nic nie działo, proszę. A to są sąsiedzi z góry, ale oni są zazwyczaj cicho, to się dobrze, niech pani posłucha, ja wystarczająco dużo czasu tutaj zmarnowałem już, tak? Proszę pana, niech... Idę się odlać, daj mi minutę. Maciek, wytrzymaj, nie wyłączamy kamery. Ile tam masz, gówniarzu, lat? 17, 18? Opowiem ci trochę o życiu. Posłuchaj przez chwilę starszego od siebie. Po pierwsze, inwestycje finansowe. Poczekaj, wujek sobie zapali. Musisz zadłużyć się maksymalnie i włożyć wszystko w kryptowaluty. Dzięki temu będziesz kiedyś tu, gdzie my jesteśmy teraz, a nie po drugiej stronie obiektywu. Udzielałem mu porad finansowych. Jaką pogadankę mu zrobiłeś? Jezu, biedny Maciuś. Powiedziałem mu, żeby się zadłużył, żeby włożyć wszystko w kryptowaluty, że się opłaca. A, to jak my, że nie mam teraz pieniędzy na życie. No. Dzięki temu jednemu prostemu trikowi potroiłem swój majątek w przeciągu godziny. Ty też możesz. Bankowcy mnie nienawidzą. Okulary były gwoździem do trumny. Jeszcze ten steward i hałasy z góry. Nawet jeżeli Tomasz stał za tym wszystkim i było to nawet romantyczne, bałam się, że stracę mieszkanie. Zdesperowana Joanna poprosiła Tomasza, aby do niej przyszedł. Słyszałeś? Prześladowanie sąsiadów jest romantyczne. Ale zadowolony jest teraz. Trzeba to zacząć robić. Sprawia wrażenie osoby, która znalazła rozwiązanie na wszystkie swoje problemy. Zrobiłeś to specjalnie? Specjalnie co? Naprawdę, aż tak ci zależy na tym, z kim będę mieszkać? No prawdę mówiąc, chcę, żebyś dobrze wybrała. Dobrze? Przecież tobie żaden nie odpowiada. Jak to żaden nie odpowiada? Kto? Nieważne. Ojejku, jestem taki okrąglutki. No nie jestem taki jak zaradni faceci, ale pomyśl, jaki jestem inny. Dominik, nie zdradzaj moich sposobów na podryw, możesz przestać? Zawsze zaczynam od tekstu, ojej, jakie jestem okrąglutki. Stewardowi się u mnie nie podoba, zepsułam sobie okulary i mam wrażenie, że ktoś przynosi mi pecha. Przestań. Daj mnie. To ci naprawię. Dziękuję. No tak czy siak będę się musiała wyprowadzić. Jeżeli się wyprowadzisz, będzie mi bardzo smutno. Naprawdę nie widzisz innej możliwości. Być może. A nie wiem, czy ty byś chciała. Ale ja jestem taki malutki. Przestań. Zostaw Tomasza, on właśnie osiągnął szczyt swoich możliwości i zaraz powie, że chce z nią mieszkać. Nie wiem, czy chciałabyś mnie wybrać. No one likes me. My dog won't even look at me. My dog took a shit on the floor because they were so disgusted with me. God, no one's ever gonna love me. Except maybe you. Can you show me your titties? Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to powiedz, bo inaczej będę zmuszona podpisać wypowiedzenie. Jeżeli to cię poratuje, to ja chętnie zostałbym twoim współlokatorem. Tylko nie wiem, co na to moja mama. Myślałam, że Tomasz już nigdy tego nie zaproponuje. Byłam pewna, że to on sabotował wizyty kandydatów na współlokatorów. To było istne wariactwo. Robił wszystko, żebyśmy mogli zamieszkać razem. Jeszcze nikt nigdy tak o mnie nie walczył.
Czy jedynym, przepraszam, morałem tego 23-minutowego odcinka jest romantyzowanie bycia creeperem strasznym? Grzebanie w śmieciach, tak, sąsiadów? Ona jest taka uwiedziona tym wszystkim, on jest taki słodziutki, biedniutki, że to robi. I to wszystko prowadzi do happy endu i zaczynam się na tym etapie obawiać, że to po prostu skończy się takim morałem, że żyli długo i szczęśliwie. No tak, prawdopodobnie tak się skończy. On grzebał jej w śmieciach i wąchał bieliznę, żyli długo i szczęśliwie. Bo jest taki okrąglutki inni niż wszyscy. Ale umówmy się, do kogo mają trafiać te odcinki? Do osób takich jak ja. Ja to oglądam, ja się bawię doskonale, tak? Więc no... O mój Boże, masz rację. Dosłownie jesteś targetem. No! Podoba ci się oglądanie tego? Tak, szczerze dobrze się bawię. Mam nadzieję, że nie będziesz to robił na swoim kanale, co? Kumpel. Wiesz, to jest krąg życia. Niekryty, naruciak, lakardum, a więc teraz, tak? Ostatnim jesteś etapem. Tak. Finalna ewolucja. Chwilę później Tomasz i Joanna idą poinformować Krystynę o swoich planach. Jak zareaguje kobieta na wieść o wyprowadzce syna? Zdecydowałem się zostać współlokatorem Joanny. Ona mnie potrzebuje. Ale spokojnie, nie porzucam cię. Chcę po prostu nauczyć się żyć samemu. Jak może ją porzucać, jak będzie mieszkał dosłownie pod nią? Piętro niżej, no. Mama będzie dosłownie słyszała wszystko, co tam się dzieje. Mhm. Może ona nie ma problemu z tym, żeby się wyprowadzić, tylko żeby trochę dalej się wyprowadził. Tak. Może to o to chodzi. Będę mieszkać piętro niżej, więc możemy się codziennie widywać. I obiecuję, że zawsze będę dla ciebie dyspozycyjny. Rozumiem, synu. Łamiesz mi serce. Będzie dosłownie mieszkał pod nią! Ona będzie słyszała, co robią! Ale kto będzie robił mu pranko? Znaczy może będzie ona, mama nadal robiła w sumie. W sumie jak piętro niżej się mieszka pod mamą, to jedzonko może przynieść, pranko zrobić. Muszę przekonać rodziców, że kupili mieszkanie nade mną. No ale takie jest życie. Matka nie może trzymać syna na wieki wieków, no. Dobrych lotów, ptaszyno. To wszystko? To co tu jeszcze gadać? No chodź, pomogę ci spakować rzeczy, chodź. Krystyna sprawiała wrażenie prawie zadowolonej, że jej syn się wyprowadza. Tak się spieszyła z pakowaniem, że aż mi się go żal zrobiło. Jak spakować rzeczy? On nie musi znieść piętro. Co oni robią? Nie, dobra, miałeś od początku rację. Mama chciała się go pozbyć. On o tym nie wiedział. Ona chciała się go pozbyć. Oczywiście, że tak. Gość na 1000000% zbierał mangę i to był moment, w którym mama się zdecydowała, że musi go po prostu popchnąć dalej. To jest taki sygnał, że trzeba się syna pozbyć. Dzień po przeprowadzce do Joanny, Tomasz stara się być wzorowym współlokatorem. Jestem zmęczona, nie mam siły. Jeszcze cała ta aktualizacja. Jeżeli chcesz, to ja mogę przygotować za ciebie te materiały pod aktualizację. Naprawdę będziesz taki kochany? No wiesz, Joanna, ja jestem bezrobotny, tak czy siak. Zaczyna mi to autentycznie przerażać, bo ktoś ma takie wyobrażenie związków, kto pisał scenariusz do tego. Jakby daje nam nadzieję, że jest dla mnie jeszcze szansa. No tak, tylko powiedz mi całą... Ona właśnie mu daje dostęp do swoich prywatnych dokumentów na komputerze, just saying. To nie jest dobra decyzja. Znałem się od 15 minut. No nie. Ona go zna od 15 minut, on ją zna od paru lat pewnie. No nie. Dziękuję ci, jesteś kochany. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Szep! 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 Na pewno to nie jest żaden kłopot? Nie, dam radę. Dobranoc. Dobranoc. Joanna spała naprawdę głęboko. Ale że współlokator i on mieszka w salonie na kanapie? Słaba sytuacja, nie będę oszukiwał. Wyobrażałem sobie, że będzie miał po prostu swój własny pokój. Jak to normalnie w prawdziwym świecie, on na kanapie po prostu żyje. Ja jestem na tym etapie, gdzie przestaje to być zabawne, a zaczynam czuć dyskomfort oglądając to. Cały czas czekam na ten negatywny moment, kiedy oni się konfrontują co do jego creeperskich zachowań i coraz bardziej, jak niebieski suwaczek zbliża się do końca, zaczynam się obawiać, że ten moment nigdy nie nadejdzie i morałem jest dosłownie to, że był creeperem, ale słodkim. Zostało jeszcze 6 minut, może jakiś konflikt taki tyć się pojawi, ale potem się pogodzą i będą razem. No z reguły niestety do mnie tak te odcinki przebiegają, wybacz, no. Witam w moim świecie. Obudziła się o 6 rano, nie zdając sobie sprawy, że Tomasz skończył za nią całą pracę. Wszystko okej? Okay? Tak. Bardzo ci dziękuję. No.
I fujka! Skąd ty bierzesz takie ciuchy? Wiem, że to głupie, ale moja mama ciągle mnie kupuje. Nie mogę się domyślić. Więc mówisz, że takie jest prawdziwe życie, tak? Osiągnę takie coś kiedyś, tak? Tak mówisz. Masz coś mocniejszego do picia? Jest godzina 12, przestań! Na tym etapie już mi nie zależy. No i szkoda, też odpuszczam powoli. Przeżyłem najpiękniejszy poranek w moim życiu. Nie wiedziałem, co Janna we mnie widziała, ale byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Albo inna teoria. Ona doszła do wniosku, że się go boi na tyle, że będzie udawać jego dziewczynę, żeby jej nie zrobił krzywdy. Taka też szansa jest. Ten jeden raz miałam ochotę na historię miłosną z miłym, delikatnym facetem, który miał duszę romantyka. Kiedy para się już do siebie zbliżyła, Joanna liczy, że Tomasz przyzna się jej do wszystkich swoich pomysłów na pozbycie się potencjalnych lokatorów. Nóżka, weź, poczynsiesz. Przepraszam. Chcesz się potrzymać? Nie. Do ryja mi wsadź. Otwieraj paszcz na wielką 45. 45? Jesteś gotowy, na US-12? Nie, umówiliśmy się. Zacznij mi pokazywać stopy na filmach i wsadzać mi je do ust, gdy będziemy już mieli własne skarpetki. Teraz jeszcze to nie robimy. Niedługo będą skarpetki? Nie będą, a może będą, nie wiem. No teraz możesz mi powiedzieć prawdę. Ty tym wszystkim manipulowałeś, nie? A co ci chodzi? No cała ta akcja z lokatorami. Psychopaci przysłani przez twoją matkę, akcja z wodą, Stuart, plakaty, muzyka, to byłeś ty, prawda? Nigdy nie zrobiłbym ci czegoś takiego. McQueen. Za dom się odnajdujesz w tych wszystkich memach. To się wydaje mi się, że rzeczywiście siedzisz na tych forach i gadasz z facetami, jak podrywać babeczki. Nie wiesz nawet ile. Kojarzysz takie konto Maczuga Achillesa? Właśnie poznajeś właściciela. To jest za dużo zbiegów okoliczności. Nie wiem, ale ktokolwiek to był, to go znajdę. I mu podziękuję. Ale teraz mamy inny problem. Muszę powiedzieć mojej matce, że jesteśmy razem, a nie wiem, jak ona to przyjmie. Może to ona? Ona nigdy nie chciała, bym się wyprowadził. Myśl o tym, że moja matka chciała się mnie pozbyć, to było dla mnie totalne science fiction. Następnego dnia Joanna i Tomasz przyjmują Krystynę podczas obiadu. Mają w głowie precyzyjny plan, który ma pomóc ustalić, czy matka Tomka chciała się go pozbyć z domu. Nie musicie żadnego planu opracowywać, nie musicie jakichś podstępów robić. Odpowiem za was, tak, chciała się pozbyć go z domu. Koleś ma 30 lat, mieszka z mamą, chciała się go pozbyć. To przynajmniej w połowie smakuje tak, jak wygląda. No to naprawdę jestem pod wrażeniem. W każdym razie muszę pani pogratulować, bo fantastycznie wychowała pani syna. W mieszkaniu potrafi zrobić wszystko, naprawdę. Lepszego lokatora nie mogłam znaleźć. A gdzie się podziały te twoje zabytkowe naczynia? Jakoś ich nie widzę. Pozbyłem się ich. Nie potrzebuję ich, skoro się obroniłem. Jak potłukłem, do kosza wyrzuciłem, mają 4000 lat, wywaliłem do kosza. Kolekcję, która była oddawana do muzeum i pozbył się tego, bo uprawiał seks raz w życiu? Przecież to tak działa dokładnie. Dlatego masz tyle kart Pokémon. Myślisz, że ja je będę trzymał? Jak już się to u mnie wydarzy, to ja do kosza wszystko wywalam. Konsolę też. Tomasz pracował jak szalony. Wydaje mi się, że łatwiej było mu się tu skoncentrować. Ledwo się wyprowadziłeś, a już zostałeś co, idealnym panem domu? I w dodatku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki skończyłeś studia? Gdybym wiedziała, do czego jesteś zdolny, to nigdy bym nie pozwoliła, żebyś się wyprowadził z domu. No, nie wypychałabym cię tak. A nie mówiła? Naprawdę chciałaś, żebym się wyprowadził? Chciałam, żebyś się usamodzielnił. Tak, no to znaczy, jeżeli chodzi o przestraszenie tego stewarda, to Józef. Sąsiad, no, sąsiad hydraulik. No, jest bardzo pomocny. Czy ona dosłownie zalała jej mieszkanie i zrobiła prawdopodobnie szkody na kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby jej syn uprawiał seks? Myślę, że tak, ale warto było, no. Dla ciebie bym zrobił to samo. Zalałbym twoje mieszkanie. Zaleję ciebie. No nie, nie. A poza tym to... My się kochamy. Co? Ty i Józef? Wy jesteście? Tak. Ale nie chciałam, żebyśmy spotykali się u mnie, bo wiedziałam, że właśnie tak zareagujesz. A nie mogłaś po prostu poprosić, żebym się wyprowadził? Nie możesz mieć mi chyba tego za złe, skoro wszystko dobrze się skończyło. To prawda. Gdyby nie twoja mama, nie bylibyśmy razem. Dlaczego tak mówisz? Przecież dobrze wiesz, że w końcu bym się odważył. Potrzebowałem tylko trochę czasu. Cały ten odcinek to jest power fantasy internetowych teoretyków podrywu. No? Maczuga Achillesa to jest on. To nie jestem ja. Istnieje szansa dla nas, tak? Wystarczy być creepem. Ja już to robię, istnieje szansa. Dziękuję za ten piękny przekaz TV4 czy cokolwiek. Teraz już wiem, że trzeba znęcać się nad kobietami, żeby je zdobyć. I grzebać w ich śmieciach. I wąchać to, co znajdziemy w środku.
Kilka tygodni później Tomasz i Joanna żyją w szczęśliwym związku. Tomasz nie jest już tym samym mężczyzną, którym był mieszkając z matką. Ostatnio zaczął nawet rozumieć tajniki segregowania prania. Wszystko okej? Okay? Tak. Nic nie pofarbowało? No według mnie to te koszuleczki w ogóle nie farbują, no nie? Nie farbują. Bluzy też farbują. Nie, no najlepiej jest kupić sobie 30 takich bluz albo koszulek i prać je wszystkie razem. To jest bardzo mądre. Ja nie rozumiem, jak ludzie kupują tylko jedną i nie przewidują takiej rzeczy. Co, macie na jeden dzień ubranie, nie macie jak tego prać? Bo... A weźcie tak na przekór, kupcie, żeby tak? Tak się z tego śmiejecie, tak zrobię na serio. Macie sobie bluz, no kupiłem 30 bluz i teraz zesracie się z wysyłką, ale wam będzie głupio. Fight ale bejtuje, Jezu. Nic za nic. Zrobiłem pranie bez mieszania kolorów i bez pomocy mam. Gratuluję, kochanie. Nie dość, że jesteś coraz milszy, to jeszcze coraz bardziej pożyteczny. A wy, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? No przyznam szczerze, w ten sposób nie znam swoich sąsiadów. Podobało ci się, Dominik? Nareklamowałeś się swojego sklepu? Tak, mogę już wyjść. Cześć, dzięki. Dzięki, Dominik, że wpadłeś. Dziękuję. Jak zawsze na koniec oczywiście prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Już nie wspomnę o sklepie, już się nasłuchaliście o sklepie, ale już wystarczy wam. Ale subskrybować kanał Wybitne Chłopaki. Wybitne Chłopaki. Patrzcie, jaki zabawny kanał, wow. Przypadkiem dostaliśmy pasa od Mandzia. Mandzio powiedział, że git? Tak, Mandzio dał nam pasa na tym kanale. Nawet spoko się oglądało. Nawet fajny film. Z ostatnich nowych projektów, które widziałem na YouTubie od ludzi, nowych rzeczy, to było czas nawet sobie spoko. Leci. Także kanał licencjonowany przez Mandzia. Dzięki wielkie, czekaj długo na tym odcinku. I u Dominika na odcinku. Tak, to dzisiaj możecie zobaczyć. Dwa na raz. W zestawie. I kupić merch. Przez. Mam 73 IQ. Wiem.